Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się Państwo wziąć udział w tych debatach. To nie jest łatwo brać odpowiedzialność za miasto. Jeśli mamy tutaj ten podtytuł Twoje miasto, Ty decydujesz, to chciałem Państwu powiedzieć, że takich zaangażowanych, zdecydowanych poświęcić sporo czasu jak Państwo, tak dużo nie ma. I my od kilku lat staramy się budować ten model partycypacji społecznej, zresztą ze znakomitymi tutaj współpracownikami naszymi ze stoczni, czy inaczej mówiąc Ośrodka Badań Innowacji Społecznych Stocznia. To, co Państwo znajdziecie w ramach tego modelu partycypacji u nas, jest w dużej mierze konsumowaniem doświadczeń naszych tutaj prowadzących, a też i wielu innych miast. Ta partycypacja społeczna jest ważna, bo ta współodpowiedzialność, którą powinniśmy brać na miasto, przekładać się powinna na sprawne zarządzanie i rozwiązywanie problemów. I ten, który zaproponowaliśmy w tym debacie, w tym panelu obywatelskim, problem zanieczyszczonego powietrza, uznaliśmy za jeden z najważniejszych. To nie jest tak, że Lublin można porównywać z miastami śląskimi. Nie można, ale też nie można lekceważyć tego problemu. Część działań, które podejmujemy, jak zeroemisyjny transport, mamy już kupionych 110, łącznie będzie kupionych 110 trolejbusów, czyli transport zeroemisyjny. Będziemy mieli autobusy, 33 autobusy elektryczne. Mamy te autobusy kupowane z normą Euro 6, które w małym stopniu zanieczyszczają powietrze, więc te działania podejmujemy. Podejmujemy również poprzez naszą spółkę komunalną LPEC. To ciepło systemowe, jak Państwo wiecie, jest jednym z tych rozwiązań, które będziemy wspólnie sobie proponować. 60 kilka milionów złotych strategia inwestycyjna LPC-u z modernizacją sieci przesyłowej i rozbudową sieci, ale w całym mieście ciepła systemowego nie rozprowadzimy, bo koszty dostaw tego ciepła przy rozproszonym zabudowie, zwłaszcza jednorodzinnej, byłyby zbyt duże. Tym niemniej wielość tych narzędzi i rozwiązań, które sobie możemy zaproponować, powinno przyczynić się do tego, by jakość powietrza była zdecydowanie lepsza. Nie wiem, czy pani dyrektor Smalchudzik z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego o tym mówiła, ale też znaczna część tych zanieczyszczeń napływa z okładu aglomeracyjnego, czyli inaczej mówiąc z sąsiednich gmin. Stąd też ważna jest współpraca z zarządem województwa i z sąsiednimi gminami, żebyśmy mogli taką politykę skutecznie prowadzić. Czyli nasze działania tu w Lublinie muszą być uzupełnione działaniami w sąsiednich gminach, a tam czasami 60% zanieczyszczeń stamtąd pochodzi. Taką politykę zarządu województwa też będziemy uzgadniali. Ale tym niemniej ten temat pokazuje, co możemy jeszcze zrobić i myślę, że na końcu te rekomendacje ze strony Państwa zamienią się na strategię inwestycyjną czy nasze konkretne programy inwestycyjne. Co do Straży Miejskiej, od razu chciałem powiedzieć, jest nam bardzo potrzebna. Realizuje szereg działań porządkowych, ale takie są regulacje prawne. Ja akurat z Panią się zgadzam, że powinniśmy wzmocnić kompetencyjnie Straż Miejską, ale ustawodawca nie przewidział tego, więc stąd Straż działa tutaj wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, wspólnie z Policją, tam gdzie ich kompetencje tego nie sięgają. Jeszcze raz, dziękując Państwu za tę obecność i debaty, zapraszam również do uczestnictwa, a później w wielu innych obszarach tematycznych. To nie jest tak, że zajmujemy się dzisiaj tylko tym. Bardzo ciekawą dyskusję, zresztą ona się odbywa, możemy poświęcić też i z udziałem Państwa układowi transportowemu, jak te wewnętrzne ringi, układ dróg modyfikować, jak one powinny również wpływać na politykę antysmogową, jak rozwiązywać problemy przemieszczania się pomiędzy dzielnicami. Myślę, że część z Państwa też będzie zainteresowana i jesteśmy chętni do takich dyskusji o w ogóle układzie komunikacji zbiorowej i tak dalej. To są te tematy, którymi mieszkańcy żyją. Ja mam nadzieję, że ten panel obywatelski tak naprawdę spowoduje wybuch aktywności społecznej i wybuch zainteresowania tą problematyką wśród naszych mieszkańców, bo jesteście Państwo na swój sposób takimi trochę ambasadorami tej aktywności, której miasto Lublin potrzebuje. A zwłaszcza w tym nowym wymiarze w ciągu najbliższych kilku lat, gdzie będziemy na nowo definiowali naszą strategię rozwoju i zapraszamy od razu już od jesieni do dyskusji nad założeniami tej strategii na aż do 2030 roku. A też ze względu na to, że kształtuje się nowa polityka Unii Europejskiej w zakresie finansowania w zupełnie innym wymiarze, już nie tych takich inwestycji infrastrukturalnych,
ale właśnie aktywności projektów społecznych i też to, co chyba jest dzisiaj najbardziej potrzebne, budowania takich centrów dla seniorów w zakresie polityki społecznej, może szerzej. Czyli to jest właśnie od nas teraz będzie zależało, jakimi projektami zarzucimy za 2 lata Brukselę, szukając oczywiście tam finansowania, ale powinno to nam zdecydowanie zwiększyć jakość życia w Lublinie. Dziękuję Państwu jeszcze raz i miłej soboty.